pierzyny. Bo dość dawno temu na moim kanale, na samym początku, zaraz Wam opowiem całą historię, wspomniałam o pewnym panu, który pewne rzeczy wykonuje, jeżeli chodzi o pierzyny, o pierze, o kołdry, poduszki i tym podobne. No i to się cieszyło ogromnym zainteresowaniem, więc stwierdziłam, że przy okazji porządków tych moich tutaj wielkanocnych sprzedam Wam cudowny patent, bo nas bardzo dużo tutaj przybyło od tamtego czasu. Tam chyba miałam tylko kilka tysięcy subskrypcji w tamtym czasie, więc ja myślę, że jeżeli teraz dobijamy do tych 30 tysięcy subskrypcji, to tym bardziej fajną polecajkę i fajny patent Wam sprzedam. Ogólnie muszę zdjąć pościel do prania. I teraz zdradzam, skąd ja mam takie cudowne pierzyny. Otóż sprawa wygląda bardzo jasno. Ten dom wraz z całym wyposażeniem po poprzednich właścicielach musiałam uprzątnąć, trzeba było tutaj, wiadomo, wszystko jakby wynieść, posprzątać i tak dalej. Naprawdę, jak to wszystko zebrałam z całego domu, z każdego tam pokoju, z każdej, nie wiem, jakiejś tam wersalki i tak dalej, wszystkie te kołdry, poduszki, pierzyny w jedno miejsce, to była cała jedna wielka hałda. Po prostu naprawdę było tego ogromna ilość. No i jak to ja, a mam co nieco po moim tacie, stwierdziłam, no nie mogę tego wyrzucić, no to nie da rady. Zresztą zdaję sobie sprawę z tego, jak drogie jest pierze i produkty z pierza. No i mając tą świadomość, ja mówię, kurczę, kiedyś było coś takiego, że jeździł taki pan po wsi na przykład i zbierał takie pierzyny i kołdry i tak dalej. Ja już nawet nie mówiłam o tym, żeby cokolwiek odzyskać, że tam jakieś pieniądze z tego mieć, tylko po prostu zwyczajnie było mi szkoda tego wyrzucić. No i łopatologicznie wbiłam sobie tam jakąś frazę w Google wyszukiwarkę i wyskoczył mi pan Grzegorz na Oliksie z mojego jeszcze w dodatku tutaj rejonu, ze Świecia, który przyjeżdża, zabiera stare pierzyny, kołdry. Wszystko to podlega takiemu procesowi oczywiście czyszczenia z tych drobnoustrojów, z tego wszystkiego i tak dalej. Tam pan Grzegorz mi to tłumaczył, ja natomiast już tam nie wnikałam. W każdym razie szyję z powierzonego mu materiału na nowo kołdry. Kołdry, pierzyny, co tam sobie zażyczycie tak naprawdę. Wybieracie sobie kolor tej powłoczki, ja byłam zachwycona. Nie pamiętam już, przykro mi Panie Grzegorzu, ale nie pamiętam już, ale chyba miałam 4 kołdry, z 4 poduszki, jeszcze jakieś tam jaśki. Nie pamiętam już za ile zapłaciłam, bo robiłam to też razem z moimi rodzicami, więc tam naprawdę było tego trochę. Natomiast sam fakt, że to było naprawdę stosunkowo niedrogo do tego, co musiałabym zakupić jako nowe. Sam pan Grzegorz przyjeżdża na miejsce, zabiera, waży przy nas, ma wagę ze sobą, waży powierzony mu towar. Ja oddałam te kołdry bez żadnego kwitu i w ogóle, więc polecam tutaj, na pewno nic wam nikt nie ukradnie, nic się nie stanie. I faktycznie, nie wiem, tam chyba po 2-3 tygodniach pan Grzegorz po prostu zadzwonił, przyjechał, dał mi nowe, takie pachnące, wiecie, przeszyte i tak dalej, nowe kołderki i pierzyny. Zrobiłam sobie takie dwie wersje letnie, czyli takie cieńsze, i dwie wersje zimowe, już takie grubsze, że tam jest, wiecie, gruba ta kołdra i faktycznie one są o wiele, wiele cieplejsze. Że jeżeli macie jakąś starą pierzynę po babci, a boicie się, że tam może trącić trupem, nie? Na miarę na pana Grzegorza zostawiam wam w opisie filmu. To nie jest żadna płatna reklama. Ja to zrobiłam i wtedy, i teraz również. Robię totalnie tak po prostu, bo jak wiecie, lubię wspierać lokalne, małe biznesy, a że pan Grzegorz okazał się jeszcze w dodatku tutaj jakby, powiedzmy, moim sąsiadem i przesympatycznym człowiekiem. Pozdrawiam serdecznie pana Grzegorza, całą jego rodzinę, bo wiem, że też mnie tam oglądacie, więc jak najbardziej chciałabym polecić i zareklamować. Z tego co wiem, pan Grzegorz w takim dosyć szerokim zakresie się zajmuje jakby odbieraniem tego towaru, więc spokojnie piszcie. Nie wiem, jaki jest zasięg, ale ostatnio jak pan Grzegorz do mnie dzwonił, to mówił, że miał masę jeszcze zamówień jakichś z zagranicy, więc naprawdę moja reklama mega podziałała, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ta jeszcze bardziej, niech panu się rozwija, niech pan ma klientów po prostu z Polski, z zagranicy i skąd tam pan sobie nie zażyczy, bo ja jestem bardzo zadowolona i chciałabym po prostu, żeby takie
rzeczy wartościowe po prostu miały, wiecie, przekaż dalej, bo najprościej jest wyrzucić. No, nie wyrzucajmy. Wyglądam jak kloszard. Ale jest tak zimno. Skrzyneczka po skrzyneczce. Nie wiem, co w tym roku w sumie w tych skrzynkach tutaj na tej ścianie zrobię. W tamtym sezonie były pomidory. W każdej skrzynce były po 2 krzaki, więc w zasadzie 4-8 krzaków i miałam pomidorów w bród. Ale w tym roku pomidory pewnie będę miała gdzie indziej. A tutaj coś wymyślę. Ale coś jadalnego, bo raczej przy tych cenach warzyw, które w ostatnim czasie są, no nie tylko warzyw, ogólnie wszystkiego, no to nie będę się bawić raczej w kwiatki, tylko właśnie, o jak piękne słoneczko się wyłania. No już człowiek taki spragniony jest tych oznak wiosny i w ogóle ciepełka. I w sumie rozsadziłam tam truskawki na te 2 zagony, między jeszcze tym czosnkiem. No i teraz w tym pierwszym zagonie na pewno pójdzie pietruszka, marchew w pierwszym rzucie. Myślę, że to już na dniach dosłownie będę siać. No i coś tam niech rośnie. Tak, żeby nie umęczyć się, ale żeby mieć radość. No to jest najlepsza terapia, jaką człowiek może sobie zafundować. Jeszcze w dodatku za free. No dobrze. Jeszcze 2 skrzyneczki, już nie będę Was zanudzać. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten króciutki vloguś. Myślę, że większość teraz odcinków będzie tutaj, stąd. No bo no, przyjeżdżam tutaj dosyć często jednak. I dziękuję za oglądanie. Za wszystkie Wasze komentarze oczywiście. Za wszystkie świąteczne życzenia, które mi złożyliście pod ostatnim wideovlogiem. No za tą masę w ogóle tego ciepła i tego serca, które od Was dostaję. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wiem, że na bank to znacie. Moja babcia układała tak pierzyny, jej siostra pamiętam, ciocia Klara, jak zawsze się do niej szło, to była taka sterta pierzyn i to było tak idealnie położone, ułożone. I na środku jeszcze taka lalka była posadzona. I zawsze miałam ochotę, tak wiecie, w to się rypsnąć i tak zatopić. Ja tak nie umiem. Już takiej ochoty nie mam, bo już tak ułożone nie jest, a ja psuć lubię. A tu nie ma czego, więc to jest mój maks, słuchajcie, to jest mój maks. Lepiej nie umiem, ale nie żałuję niczego. Zaczynam tego vlogusia. Klopsy. O, witaj mój kochany warsztaciku. Co masz niespodzianek bez liku? Jakie fajne sandały. Ja jego. Nie ma to jak znaleźć stare sandały, które się okazują, nie, są jak nowe. Lubicie te moje pierdoły na koniec, nie? Ja wiem, ja wiem. Uwaga, doczekałam się wiadomości. O, do konia.